to leżał na placu zabaw. Bolącą ranę. Mistrzostwo świata. Cześć moi drodzy, z tej strony Janek. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka, tym razem na polskiej ziemi. Wybrałem kilka sreberek, żeby wyczyścić, pokazać wam, jak będą wyglądały po czyszczeniu. Użyję takiej maszyny, mini tumbler. Kulki stalowe, nie mam niestety z nierdzewki, więc stalowych używam do takiego bębna z wodą. I zostawiam na kilka godzin i zobaczycie efekty. Jest biżuteria, są kulki, teraz trochę wody. Zamykamy, pyk i do maszyny. No i dobra, zostawiam na godzinę. A tak prezentuje się mój nowy wykrywacz, a w zasadzie nie nowy, tylko stingowany. Osłona na elektronikę, nowa szczyca karbonowa, Detect Ed, dwie gumki trzymające tutaj kabel i cewka z taśmą tuningową do felg, żeby dobrze ją widać w wodzie. Lekki, wygodny, po prostu poszukiwanie takim. To jest mistrzostwo świata. No dobra, temat wykrywacza odhaczony. Co dalej? Dalej mam tutaj trzy paczki. I tak, tutaj jest sustroming, który dostałem od Darka ze Szwecji, żeby wysłać dla mamy Darka. Także tu jest sustroming. Tutaj jest otwieracz, który kupiłem na Lopisie i sprzedaję go widzowi. A tutaj rączka i pasek do armwrestlingu. Także trzy paczki i zamówiłem szkło hartowane, od razu odbiorę do telefonu, bo mi się już tak zniszczyło, że potrzebowałem nowego. Dalej kombinuję jakieś miejsce na działce, żeby powoli gromadzić rzeczy do nurkowania na Chorwacji, czyli płetwy, które kupiłem na targu w Lopisie, pas, który kupiłem na targu w Lopisie, gdzie dołożę obciążenie, to, czyli kaptur nurkowy, który dostałem od widza Marcina. Marcin, dziękuję jeszcze raz. Taką maskę kiedyś kupiłem, wezmę, bo nie mam na razie innej. I słuchawki wodoodporne do Equinoxa. Brakuje tutaj systemu nurkowego, brakuje kompasu podwodnego albo zegarka takiego, wiecie, nurkowego. Co ja powiedziałem? Pianki, kompas, rękawiczki antypoślizgowe, neoprenowe i do tego jeszcze system nurkowania. Najważniejsze. Powiem wam, patrzę na to wszystko, zaraz sobie zrobię jajecznicę w mojej kuchni. Co wam mogę powiedzieć? Widok z okna, ale brudna szyba. Widok piękny na saunę, na basen, ale... Aż się wzruszyłem. To nie jest życie, jakiego chcę. Mieszkanie na działce, w domku. Podróże. Ja taką czuję wolność, taką radość, takie spełnienie. Tak jak kiedyś ludzie, ja mam coś z pierwotnego człowieka. Koczowniczy tryb życia, pamiętacie? Aborygeni i tak dalej. Cały czas zmieniali miejsce. Nigdy w jednym miejscu nie byli, nie? Tu się ludzie przyzwyczaili, że kupują dom i mieszkają w jednym miejscu całe życie na przykład, nie? Absolutnie to nie jest dla mnie. Całą energię życiową włożę w tym sezonie. Będę nurkował jak porąbany, żeby znaleźć tyle złota, żeby kupić dużego busa na zimę i przerabiać go własnymi siłami przez całą zimę, zrobić perfekcyjnie i później jeździć przez cały rok, bo jest to możliwe, podróżowanie cały rok. No kurde, powiem wam, że powinienem się cieszyć, że domek z działką, ale to było tak, że założyłem, że kupię, zrealizowałem cel, a teraz cieszę się bardziej, że rodzice z tego korzystają, że przyjeżdżają i się cieszą, także no, podróżowanie na cały etat. Żar się leje z nieba, ale muszę zająć się tym. Pociąć, poukładać. Najpierw praca, potem kolejna praca z detektorem, nie? Nie no, jest za gorąco, trochę pociąłem. Jeszcze wezmę siekierą, porąbię, ale dajcie spokój, jest 30 parę stopni w słońcu.
tylko ten mały rządek dałem radę. No nie mogę, a w ogóle moja piła nie tnie tego, to jest za twarde jakieś drewno. Także olewam to, wolę to w październiku ciąć, mimo że fajnie było to pociąć i żeby wysychało, ale po prostu w taki upał nie ma opcji. No chyba, że za parę dni będzie chłodniej, to wtedy. Wiatrak znalazłem, zapomniałem, że go kupiłem. Nie wiem, czy to widać, ale umarłem. Normalnie masakra z tym drewnem. Jednak upał to nie dla mnie, kiedyś miałem udar delikatny i w słońcu pełnym. No, podziwiam ludzi, którzy muszą pracować. Przypomniałem sobie te cholerne baseny parę lat temu, jak robiłem w taką pogodę. O rany boskie, najgorsza decyzja w życiu. Minęły za 2 godziny. No i co, biżuteria? Całkiem ładnie wyszło. Tak się prezentują po wyczyszczeniu 2 przedmioty. To drzewko wyczyściłem i ten srebrny sygnet. Ładnie, ładnie. No dobra, sprawdźmy, czy Janek ma jeszcze troszkę siły. Coś tam zostało. Znowu przy drewutni, tym razem wieczorkiem. 2 obciążenia, 10-kilogramowe. I pas przetestuję na swoim drążku do podciągania. Zobaczę po prostu, jak się sprawuje, bo jestem niesamowicie ciekawy. Pas przywiozłem z targu ze Szwecji. Od razu mogę powiedzieć, że niesamowicie wygodny. Pięknie opina ciało. Także na rozgrzewkę 10, 3 powtórzenia. Fajnie. Nawet wygodnie się zakłada ciężar. Tylko muszę te szekle zmienić później. No i zobaczmy. 20 kg. Nie robiłem tego ćwiczenia no za 3-4 miesiące. Zobaczymy, na ile siły zostało. Powtórzenia. Może bym dał radę 4, ale nie będę na pierwszym treningu przesadzał. Pamiętacie zapalniczkę, którą też kupiłem w Szwecji na targu? Zobaczcie na to. Piękny płomień. Teraz jak tak ciepło, miło popatrzeć na basen, na saunę i sobie powspominać, jak tutaj wyzwanie dla Łukasza robiłem. Pamiętacie? Już jestem w starym miejscu zamieszkania, dobrze zostawione. Idę teraz szybko do sklepu po coś tłustego, no bo dzisiaj, szanowni państwo, urodzinki robię na Łacinach, o których już wiedzieliście. Mają jacyś widzowie przyjechać, no i generalnie znajomi. Będzie całkiem sympatycznie, pogoda zjawiskowa, także no, dzisiaj już nic nie będę nagrywał. Kolejny dzień to będzie poniedziałek, po weekendzie pojadę na poszukiwania na pobliskie kąpielisko, ale wiatr. Wracając ze sklepu, wziąłem, zobaczcie, jaka fajna ławeczka, na działkę się przyda, ktoś wywalił, odnowię, wezmę metodą szosubą, opalę, polakieruję, będzie cudo. Bardzo ładne, zobaczcie, to jest synek mojego przyjaciela i na urodzinach zobaczcie, co znalazł. Oczami, piękny kajdan na szyję i bransoletkę. Miłosz, jak to skomentujesz? Znalazłem. Bransoletka wisiała to tak gdzieś, a to leżało na placu zabaw. Mistrzostwo świata. Gratulacje. Gratulacje. Miłosz Gdejdar. Mamy kolejny dzień. Wiatraczek działa. Urodzinki fantastyczne. Tomek, Sylwia, dziękuję pięknie, że wpadliście. 2 widzów, jestem mega zadowolony, że w ogóle Tomek, że z Łodzi specjalnie przyjechał. Sylwia, super było się spotkać kolejny raz. Jaki plan teraz? Jadę na działkę, bo widz mi przywiózł Paweł drewno. Dzięki wielkie, Paweł. Mam nadzieję, że nikt nie ukradnie, bo pod bramą zostawił. I co dalej? I dalej jutro poszukiwania w Wieliszewie, a później szykowanie auta do wyprawy, czyli naprawa gazu, wymiana oleju i działamy dalej. Czy to są najpiękniejsze pieski na świecie?
No i moi drodzy, odwiedziłem siostrę, która, jak wiecie, jest fryzjerką najlepszą na świecie. No i takie włosy. Takie włosy zostawiam jeszcze długie, bo możliwe, że będę musiał ściąć później, jak wyjadę do Chorwacji, będę nurkował. Także póki co zostawiam taki fryz. Dostałem od widza Pawła znowu kupę drewna i na kilka kursów muszę jeździć taczką, bo doble jest ładne. O, koło jeszcze muszę dopompować. Ciężko w taki upał, naprawdę to waży z 200-250 kg. No i dobrze, tak to wygląda na ten moment. Z tym nie mam pojęcia, jak to pociąć. Generalnie jest sporo akacji, która jest tak twarda, że też ledwo idzie, ale na pewno zdecydowaną większość, jak to pole potnę, poukładam, no żeby na zimę nie było problemu z drewnem. Myślę, że to, co mi Paweł dał, około 3 metrów sześciennych, to spokojnie na 2 miesiące przy moim użytkowaniu starczy. No dobra, mam chwilę dla relaksu, zajmę się tą skrzyneczką. Troszeczkę skrzynię opaliłem, polakierowałem delikatnie. Tak wygląda, myślę, super, super w stylu retro. I mam coś takiego, od starych drzwi, przeszlifuję to ładnie. Myślę, że będzie ładny akcent gdzieś z przodu, a tutaj pomyślę nad jakimś uchwytem, żeby wygodnie otwierać. Tak to wygląda na razie, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało po takiej szczotce. Tak wyszło ze starej farby, z jakiegoś dziadostwa. Usunąłem wszystkie, wiecie, mankamenty, później zajdzie to piękną patynką. Tutaj dam, ładnie wygląda, tylko dam duże wkręty i później szlifierką kątową utnę łebki z drugiej strony, bo nie mam innych. I zmierzę tutaj, gdzie to ma dokładnie być, miarką ze Szwecji. Dobra, mamy coś takiego. I teraz muszę pomyśleć nad uchwytem. Tylko taką klamkę znalazłem na działce. No jakoś to musi wyglądać, kurde. A nawet może być. Chociaż nie, no tak nie dam rady tego zrobić. Czy tak otwierać po prostu? No muszę jeszcze chwilę pomyśleć. A może w tym całym bajzlu ze Szwecji, co przywiozłem, jakieś takie, wiecie, niestandardowe rzeczy. Zawsze z takiego pudełeczka idzie znaleźć jakiś fajny uchwyt. Może się uda. Dobra, nie będę kombinował. Nie mam to nie mam, a tak i tak fajnie się otwiera. Jeszcze w środku troszeczkę wyczyszczę. Zawiasy w bardzo dobrej kondycji, deski tak samo. Tu widzicie, przyciąłem, też przeszlifuję, żeby tych czarnych elementów nie było, wyczyszczę. No i moi drodzy widzowie, to jest na sprzedaż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką, nie wiem jak to nazwać nawet, ale jest to przepiękna rzecz, przeze mnie odnowiona, trochę serducha włożone. Myślę, że bardzo ładnie będzie się prezentowało w różnych częściach domu. Także jak ktoś zainteresowany, w opisie filmu macie maila, pisać propozycje cenowe. Właśnie, muszę wytłumaczyć, o co chodzi z całą miniaturą, bo jest to temat dość nietypowy, ciekawy. Jak byłem w Szwecji, to w pewnym momencie bardzo szybki pająk, cholernie szybki, gdzieś tej wielkości, nie mogłem go złapać. Chciałem go wywalić z auta, nie mogłem, tak szybko spierdzielił mnie. Któregoś dnia się obudziłem, miałem grubą tutaj taką piekącą, bolącą ranę, nie? I myślę, kurde, może to taki pająk właśnie mnie dziabnął. I generalnie schował się gdzieś w Doblo. I bardzo możliwe, że go przywiozłem do Polski, że w momencie wypakowywania rzeczy ze świata uciekł gdzieś na działkę. I wyobraźcie sobie sytuację, że ten pająk był w ciąży na przykład, nie? I gdzieś tutaj złoży jaja i normalnie introdukcja obcego gatunku, jakby nie patrzeć. I to tak naprawdę przez przypadek. Ale jestem świadomy, że mogłem zabrać,
bo nie widziałem, po prostu nie mogłem go namierzyć w Szwecji, nie? Także o to chodziło właśnie z miniaturą, no bo sam jestem ciekaw, czy za 2-3 miesiące, jak wrócę z zagranicy, wejdę na działkę, a to będą takie szybkie pająki zapieprzać, nie? Dobra, 5:11, czas się zbierać na poszukiwania. No i widzicie, 5:20, ja już w trasie. Generalnie, nawet jak nie jadę teraz na dużą wyprawę, tylko po prostu na jedno kąpielisko, no to sezon jest krótki. Muszę działać niezależnie, czy to Polska, Szwecja, czy Chorwacja. I zobaczymy, sam jestem ciekaw, co mi przyniesie kąpielisko na plaży we Wieliszewie. Także widzimy się na miejscu. Pierwszy sygnał, godny uwagi. Grosik, fajnie. Jakiś czas później, pierwsza biżuteria dziadowska, ale jest kolczyk. Mam 10 groszy, ale było tak głęboko, że ledwo co. 98 rocznik. Pozdro. Ale widok normalnie. Złotówka polska. Piękny sygnał, ale to cieszy. I mamy paskudną blachę. Ratujemy komuś stopę. Ale dziadostwo. Piękna ta sztyca. Idealnie sztywny wykrywacz, szuka się perfekcyjnie. Jedynie zdjąłem tą obudowę, bo chylozor mi podpowiedział, w sumie ma rację, że... O, i 15 na żywo, że brud by się zbierał między tą obudową a wyświetlaczem i to może nie byłoby wcale tak dobrze, nie? A na żywo mamy kapsel kolejny. Tego dziadostwa już kilka znalazłem. Piękny sygnał numer 10. Takie rzeczy w Polsce? No proszę bardzo. Mam srebrny kolczyk, całkiem ładny, z cyrkonią. Kolejna złotówa. Jeszcze kilka i zapaliwo się zwróci. O proszę, jakie ominięte. Dwie 20-groszóweczki. Super, super. Podsumowanie, masa śmieci. 2,61 w drobniakach. Srebrny kolczyk z tą całkiem elegancką cyrkonią. I tasowa. Tasowa ładna, co? I tyle. Plaża oczyszczona. I teraz ważny moment, bo Doblo w tym roku był w kolejnym kraju, czyli w Norwegii. Tu wskakuje Norwegia, bo mam nadzieję, że zapełnię cały ten obszar. Na razie 2, 4, 6, 8, 10, w 11 krajach byłem fiatem. Zobaczmy, jak wygląda woda w basenie. Wygląda tak. Czysta, czysta woda. A dlaczego? Miałem kilka pytań, więc odpowiadam. Antyglon, taki preparat, jeden korek raz w miesiącu i chlor 5 gramów na taki basen. I to jest tak, że chlor rozpuścić w wodzie i dopiero wlać do basenu, a nie wsypywać, bo wypala wykładzinę, nie? Także dwa takie środki i woda czyściutka. W dzisiejszym odcinku nie mam już nic do dodania. Jeżeli się podobało, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, jeżeli coś Was interesuje. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!